Jestem u wiewiórek. Widać to zresztą. No i szykuję im tutaj jedzonko. Daję im jedzonko. Także one już podchodzą. Już podchodzą do miseczek. Zobaczmy, jak sobie tam wybiera, co sobie z tego wyciągnie. No, łóżeczka. Nie widać, ale o, teraz już będzie go sobie zajadać. O. Jednak te orzeszki muszą być, no, to jest taka dla nich podstawa. Podejrzewam, dla nas kartofelek czy chlebek. Zmniejszyłem im rację żywnościowe, że tak się wyrażę, bo zacząłem dawać znacznie mniej aniżeli wcześniej. Wcześniej dawałem 4 orzechy włoskie, 4 orzeszki laskowe, po 4 żołędzie, do tego taka nieduża garsteczka właśnie zboża z kukurydzą, ze słonecznikiem, no bo tam pszenica, pszenżyto, był owies. Taka właśnie mieszanka. Oprócz tego zawsze marchew i jabłko. No, w zasadzie miały taką dietę non-stop cały czas. Natomiast, tak jak powiedziałem, zmniejszyłem im te racje żywnościowe z tego względu, że mnóstwo jedzenia zostawało. Po prostu wyrzucały. Zjedziemy teraz na podłogę. Zobaczcie. Wszędzie marchew. Wszędzie marchew. Pestki z dyni. Jabłko. Znowu marchew. Znowu jabłko. Dużo tego. Idziemy teraz tu na korytarz. Przejdę do wolierki, która jest jeszcze nieużywana. Bo nie ma tu zwierzątek. Natomiast tu proszę spojrzeć. Orzechy. Wszędzie leżą. Wszędzie porozrzucane. To są orzeszki, które one po prostu chcą schować, chcą zmagazynować. Są nawet orzeszki laskowe, powyciągane już ze skorupek. Także skorupki porozgryzały i puste orzeszki je powypychały. Powypychały przez siatkę, dlatego że one, jak już mają pełne budy, to po prostu przepychają te orzeszki przez siatkę. No takie, no nie wiem, myślę, że to chodzi o takie tworzenie zapasów. Tu zajrzymy do następnej wolierki. Tutaj troszeczkę ciemniej jest, bo to jest taka wolierka to od ściany i już jak gdyby jest w samym rogu, w samym kącie, więc troszeczkę słabiej widać, ale to chcę pokazać właśnie budkę. Pełna. Jest naładowana cała. Zresztą to widać nawet. O, po prostu się troszeczkę zepsuła. No proszę bardzo, przez otwór. Budy jest sporo. To nie jest, że jest mała budka i jest wypchana cała po brzegi. Budka ma około 35 do 40 cm. Jak widzicie, jest po brzegi naładowana. Czyli to jakby jest ich karmnik, tak bym to powiedział, ich jakiś tam zapas. Co tu się dzieje na budkach? Nagromadzone wszystkiego wszędzie. Ja wiem, że one jedzą, ja nie mówię, że one tu marnują, że rzucają, absolutnie żadna z nich nic nie marnuje. One po prostu upychają to. Upychają we wszystkie kąty. Tu wydaje się, no to wygląda, no skorupki ktoś by powiedział, zgadza się, ale spośród tych skorupek mnóstwo będzie orzechów, mnóstwo zakopanych pod spód, bo ja widzę nieraz, jak one łapkami zagrzebują po prostu wśród. No tutaj na podłodze. Ojej, właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. Takim zagrzebywaniu. Nie trzeba nawet daleko by zobaczyć zaraz to wszystko. Bierze z miski, bo miseczka jest tuż obok i po prostu zagrzebuje. Może z tej strony będzie lepiej widać, co ona tu wyrabia. Otworzę drzwiczki i spojrzymy. Mnóstwo właśnie na podłodze jest tego jedzenia. Zmniejszyłem te racje, tak jak powiedziałem, do 2 orzeszków, 2 żołędzi. No, marchew, jabłuszko, no, w takich wcześniej niewielkich ilościach, żeby się nie marnowało. Dlatego, że może nie tyle, że mi szkoda po prostu tego,
Tylko chodzi o to, że te jabłko jednak po tych kilku dniach, no teraz jest zimno na szczęście, to nie spleśnieje, ale potem szczarnieje, spleśnieje. A ono sobie znajdzie, ta wiewióreczka, powiedzmy, po tygodniu, te jabłko, ono po prostu zechce je zjeść. I kolejne jabłuszko wypchnięte właśnie za siatkę, takie wypychanie. Tu kukurydza wyrzucona też już za siatkę. Tu jak są jeszcze te woliery, tak jak tutaj właśnie widać jedna, tu obok jest druga, jak wywala jedna drugiej, to po prostu sobie zjedzą to, nie ma problemu. Natomiast jak jest tamta pusta, to już jest problem, bo to leży jej do wyrzucenia. Kolejna budka, proszę bardzo, pełna, nabita cała buda. Ja wcześniej pokazywałem taki filmik, wyciągaliśmy budkę, bo odczepiałem. To można było spojrzeć, ile tam jest orzechów. Tam jest 2-3 kilo wręcz orzechów. I to są pełne orzechy, tam nie są skorupy. Są pełne orzechy, po prostu spiżarka. A w ten sposób powiem, taka lodówka dla nich. Nie wpychają tam śmieci, skorupek, absolutnie. Skorupki wszystkie, jak widzicie, leżą na podłodze. O, tak mi ostro się cywiała. Leżą na podłodze, on to wyrzucają. A wódka jest pełnowartościowe jedzenie. Tylko co się będzie działo tam na dole? Wilgoć, może ich, nie wiem, czy tam odchody są, czy ich mocz, nie umiem powiedzieć. Wydaje mi się, że do budek nie robią, chociaż różnie to może być. Więc po prostu to zawilgotnieje, zaśmiarnie. I oczywiście one będą to potem wyciągać i zjadać. Także my musimy pilnować, żeby było czysto. No to bałaganiarze. Następna wolierka to ta uciekinierka. I proszę spojrzeć. Naładowana. Na szczęście tu na górze jest siano, ona sobie po prostu pod te siano wchodzi. Ale zakładam się o wszystko, że jakbym tam wsadził tą rękę, to jest do połowy. Nakitrana orzechami oczywiście. Jak odpiskuje. Niepokoi się. Minęło może pół godzinki, jak mi dałem jeść. I spiliśmy do miseczki. Orzechów nie ma, już powynoszone, już pochowane. Została marchew. No tam widzę jeszcze kukurydza, troszkę zboża. Ale oczywiście orzechy wszystkie wyniesione. O, jak się chowa. Już naładowała.